Relacje z finału Orlik Polska 2015 oglądacie Państwo dzięki firmie Orlen, złotemu sponsorowi finałów. Maciej Starowicz, witam. Niestety już ostatni raz z Łącka zakończył się turniej finałowy Orlik Polska 2015, a więc największa, najbardziej masowa impreza, jeśli chodzi o rozgrywki piłki nożnej. Przypomnę Państwu, 13 842 zespoły rozpoczęły rywalizację o puchar, który został tutaj parę minut temu wręczono. 170 tysięcy zawodników grało w eliminacjach poprzez gminy swoje, poprzez powiaty, województwa, aż tutaj dotarło 20 najlepszych drużyn. Turniej ten został zorganizowany w gminie Łącko, rozgrywany na Orlikach w Jazowsku i w Łącku. Dyrektorem Orlik Polska 2015 jest pan Adam Mróz. Panie Adamie, mamy zwycięzców i mamy wielką satysfakcję, że ten turniej tak pięknie od początku, od pierwszych eliminacji gminnych, aż po wielki finał w Łącku został przeprowadzony. No, ja też mam taką satysfakcję, że dobiegło końca zmagania 2015 roku. Wspaniały poziom sportowy, wspaniała atmosfera. Dzięki Bogu w drugim dniu wspaniała pogoda, tak życzliwa gmina. Co już powiedzieć? Uważam, że Państwu oceniać nasze poczynania, a nie mi. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Druga drużyna, drużyna Albatrosa Ząbki. No, walczyliście fantastycznie. Tych kilka poprzeczek i słupków pewnie Wam się będzie śniło po nocach, ale z 13 842 drużyn Wyście byli w finale. Serdeczne gratulacje. Dziękuję bardzo. Jadąc tutaj, taki wynik bralibyśmy w ciemno, tak? Mimo że zostawiliśmy serce na boisku, no nie udało się wygrać. Niestety druga drużyna była lepsza, tak? Zabrakło troszkę siły, troszkę szczęścia, ale bardzo zadowoleni jesteśmy z tego miejsca. Dziękuję bardzo organizatorom, dziękuję bardzo sponsorom za tak udaną imprezę. Dziękuję. Walczyliście znakomicie i co najważniejsze, co nawet Mirek Szymkowiak podkreślał, mimo tej walki wielki szacunek dla przeciwnika. Oczywiście, tak. Przeciwnicy okazali się lepsi. Wiadomo, wszystko było fair play z drużynami, także naprawdę gratuluję. No. Kamil, jeszcze raz serdeczne gratulacje. Twoja drużyna, drużyna z Bielszowic wygrała ten turniej. No chyba nie śniliście w momencie, kiedy zaczynaliście eliminacje gminne, że dotrzecie do finału i wyjedziecie z Łącka z pięknym pucharem za zwycięstwo. Jeszcze w to nie potrafimy uwierzyć. Dojdzie to do nas, mam nadzieję, że w najbliższym czasie. W tym miejscu chciałbym podziękować jako kapitan mojej drużynie za niezwykłe zaangażowanie, za grę na 100%. Skrót nazwy waszej drużyny ZZRG, czyli Związek Zawodowy Ratowników Górnictwa. Wykonujecie piękny zawód, pięknie walczyliście tutaj, no i piękną misję macie do wykonania, jeśli chodzi o swoją pracę. Tak, to jest piękna misja. Moi koledzy wykonują bardzo ciężki zawód, ale świetnie się sprawują w tym zawodzie, no i oby tak dalej. Jeszcze raz serdecznie gratuluję, panie wójcie, wójt gminy Łącko, pan Jan Dziedzina. Ma pan świetnych pracowników, muszę pogratulować, bo kapitalnie to wszyscy się czuli. Od osób, które odpowiedzialne były za zakwaterowanie, od tych osób, które organizują pracę orlików. Naprawdę to się nie dzieje tak, że przez dwa dni się wszyscy zmobilizowali, tylko widać, że jest to grupa osób znakomicie kierowana przez pana, panie wójcie, no i oddana sprawie. To prawda. Taka recenzja wystawiona przez uczestników jest chyba najlepszym dla człowieka takim podsumowaniem zespołu, w jakim się pracuje. Dużo by dziękować wielu osobom, których anonimowo czasem, którzy nas wspierali. To jest satysfakcja. Łącko ma ten plus, ten niewątpliwy atut, że tu jest wielu wspaniałych ludzi, którzy potrafią zaangażować się. Jeśli cel jest jasny, przesłanie jasne, to potrafimy wiele rzeczy fajnych zrobić i myślę, że jeszcze wiele przed nami. Gmina Łącko pokazała przy okazji tego finału Ligi Mistrzów Orlik 2015, że warto organizować takie imprezy i myślę, że spowoduje to taką pozytywną zazdrość u wójtów innych gmin. Mam nadzieję, tak się składa, że w roku bieżącym przyszło nam drugą imprezę o randze ogólnopolskiej, bo na wiosnę mieliśmy szansę i przyjemność organizować mistrzostwa, czyli liderek ogólnopolski, mistrzostwa Polski, więc to jest druga impreza, zbieramy doświadczenie. A taka impreza i taki finał jest chyba największą satysfakcją dla organizatora, który może popatrzeć na to, co się stało i stwierdzić, że zadowolenie ludzi jest tą notą dla organizatora najlepiej świadczącą o poziomie. Dziękuję bardzo, panie wójcie.
a to grupa osób, która wspierała ten turniej. To piękne, że prowadząc tutaj swoje, nie lubię tego słowa, ale trudno je zastąpić, swoje przedsiębiorstwa, swoje firmy, wspieracie tego typu, drodzy Państwo, inicjatywy. Tak, oczywiście wspieramy, bo cóż, jak trudno byłoby nie poprzeć, bo przede wszystkim jak coś się dzieje, to się dzieje naprawdę, nie dzieje się w świecie wirtualnym, tylko tu się dzieje naprawdę u nas w górach. I trzeba wesprzeć tych wszystkich ludzi, którzy chętni są, pomagają, organizują i przede wszystkim grają. No, trzeba być im wdzięcznym. Serdecznie dziękujemy. Państwo Urygowie również tutaj przyczynili się w sposób zasadniczy do tego, że ta impreza tak pięknie przebiegała. Zawsze jest tak, że w domu wydaje nam się panom, że to my decydujemy, ale to kobiety kierują głównie. Serdecznie dziękuję i gratuluję, że również Państwo zaangażowali się w organizację tego typu turnieju. My również dziękujemy, że możemy wesprzeć takie inicjatywy sportowe, kulturalne. Wspieramy również nie tylko na terenie gmin, ale również na terenie województw, powiatów. Jesteśmy jako masarnia Uryga 20 lat na rynku. Cieszymy się, że możemy wesprzeć takie przeróżne przedsięwzięcia, bo wiemy dobrze, że dobro, które my dajemy, dobro powraca. Serdecznie dziękuję. Piękne przesłanie. To takie chyba przesłanie firmy na co dzień. No, tak mi się wydaje. Mamy nadzieję, że Państwo pozostaniecie z tego typu inicjatywami na dłużej i na każdy odzew odpowiecie. No, jak tylko pozwoli. Na pewno pozwoli. Pani Bożena Borkowska jest radcą Ministerstwa Skarbu. Pięknie mówiła Pani o osobach, które zainicjowały całą akcję Orlika na początku tego turnieju. Zawsze wspieraliśmy osoby, które mają pasję życiową, a taką pasję ma Adam Mróz. Jest super człowiekiem, który to zorganizował, także bardzo, bardzo mu dziękuję. Ja również chciałabym podziękować Telewizji Polskiej za wsparcie projektu Orlik Polska. Bardzo dziękuję. Oto nasz obowiązek. Ale bardzo jeszcze raz dziękuję, bo to jest super inicjatywa i prosimy o dalszą promocję. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku znowu się spotkamy i znów będziemy mogli wymieniać tak wspaniałych ludzi, z jakimi spotkaliśmy się tutaj w Łącku. Tak jest, także ja wszystkich zapraszam na Orlik Polska 2016 i będziemy dalej pomagać. Dziękuję bardzo. I drodzy Państwo, wracam jeszcze do pana Adama Mroza. Ja wiem, że pan nie jest łasy na komplementy, ale muszę panu jeszcze raz pogratulować. Niech pan tak od serca podsumowuje to wszystko, co działo się nie tylko tutaj w Jazowsku i w Łącku, ale od początku, od pierwszych gminnych meczów eliminacyjnych. Proszę Państwa, no, co można podsumować, to jest, tak jak ja powiedziałem, no, to nie tylko moja zasługa, to przede wszystkim są ci ludzie, którzy te gminy, chciał być w każdym miejscu w Polsce, kiedy odbywał się turniej, musiałbym się czasami podzielić na 10-krotnie i nie było to możliwości. No, ci ludzie to ogarniali, kolokwialnie mówiąc. Tak jak ja powiedziałem, ja spijam śmietankę, to tym ludziom się należy chwała. Ja im serdecznie się kłaniam, ja im serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy ze mną wytrzymali. Łatwego charakteru do współpracy nie mam, więc ciężko było, ale wszystko się udało. Serdecznie dziękuję za wszelkie niedociągnięcia w tym organizacyjne. Z mojej strony serdecznie przepraszam. Żadnych niedociągnięć organizacyjnych nie było. Ja mam nadzieję, panie Adamie, że w przyszłym roku spotkamy się na finale 2016 i mam również nadzieję, że Telewizja Polska będzie towarzyszyła nie tylko rozgrywkom finałowym, ale włączymy się do całej akcji od podstaw, od gminy, poprzez powiaty, poprzez województwa. Panie Adamie, plany na przyszły rok, ale te są odległe, bo już niedługo, przypomnijmy, kolejne inicjatywy orlikowe. Tak, 10 października startuje Orlikalowa Polska, na który serdecznie zapraszamy wszystkich. Właśnie to zaczynają grać gminy. Od 15 stycznia dopiero zaczną grać powiaty, później znowu rejony, województwa, aż do finału w kwietniu, a pod koniec kwietnia ruszy znowu edycja Orlik Polska 2016. Na obie te imprezy serdecznie Państwa zapraszamy.
Dziękujemy bardzo. Ja nisko kłaniam się zawodnikom, nisko kłaniam się gospodarzom gminy i wszystkim tym, którzy wspierali rozgrywki Orlik 2015 nie tylko tutaj w Małopolsce, nie tylko tutaj w gminie Łącko, ale również w całej Polsce. Drodzy Państwo, byliśmy świadkami kapitalnego turnieju, ale byliśmy świadkami rzeczy, która do tej pory nie miała miejsca. Ponad 13 842 drużyny grały w piłkę nożną. Te 13 tysięcy, prawie 14 tysięcy drużyn pokazało, jak należy spędzać wolny czas. Że mamy miejsca, aby się tutaj spotykać, aby grać w piłkę, aby uprawiać sport, aby być kulturalnym pod względem fizycznym. Wstajemy, drodzy Państwo, zza biurek, wysiadamy z samochodów i przynajmniej, namawiam do tego serdecznie, 3 razy w tygodniu uprawiamy sport, a Orliki w całym kraju do tego typu aktywności zapraszają. Dziękuję Państwu za cały dzień. Do zobaczenia i do usłyszenia na następnych programach TVP Kraków. Relacje z finału Orlik Polska 2015 oglądacie Państwo dzięki firmie Orlen, złotemu sponsorowi finałów.